Poseł Prawa i Sprawiedliwości Kacper Płażyński i radni tego ugrupowania złożyli w Sejmiku Wojewódzkim projekt uchwały dotyczącej przekopu Mierzei Wiślanej. Apelują w nim o współpracę wszystkich opcji politycznych przy budowie kanału żeglugowego. Budowa kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, mimo zaawansowania prac, wciąż budzi emocje. Temat inwestycji wrócił w kampanii wyborczej kandydata Koalicji Obywatelskiej w wyborach prezydenckich Rafała Trzaskowskiego. Postuluję, aby trzy najbardziej kontrowersyjne inwestycje rządu zostały odłożone na 2-3 lata, przynajmniej do momentu, w którym uporamy się z epidemią. Do słów prezydenta Warszawy odnieśli się politycy Prawa i Sprawiedliwości z Pomorza, którzy apelują do posiadających większość w Sejmiku Pomorskim radnych KO o zgodną współpracę w celu zakończenia w terminie budowy przekopu. Składamy ten projekt uchwały do Sejmiku Wojewódzkiego, tutaj Pomorskiego, aby dać szansę radnym Platformy Obywatelskiej poniekąd odciąć się od tych nieodpowiedzialnych zapowiedzi Rafała Trzaskowskiego. Radni Sejmiku Wojewódzkiego muszą pokazać, czy są po stronie mieszkańców Pomorza, czy są po stronie partyjnego, partykularnego interesu Rafała Trzaskowskiego. Uchwała ma formę apelu. Realizacja tej inwestycji zapewni Polsce swobodny dostęp Zarbu Wiślanego do Bałtyku, co jest niezwykle istotne z punktu widzenia militarnego, zwłaszcza w kontekście działań i polityki Federacji Rosyjskiej. Budowa nowej drogi wodnej przyczyni się też istotnie do rozwoju gospodarczego Pomorza. Projekt uchwały trafi pod obrady najbliższej sesji Sejmiku Pomorskiego, która odbędzie się 22 czerwca.